gdzie jesteś? Znowu coś nie tak jest z anteną. Nie mogę telewizji oglądać. Paweł, Paweł, no gdzie ty jesteś? Napraw to! No siostra, cicho! Ale ty krzyczysz, słyszę przecież. Byłem na dole. Zaraz otwieramy nasz bar z kanapkami i muszę się tym zająć. Ty byś też lepiej coś zrobiła. Ale poczekaj, zaraz pójdę i sprawdzę, co się dzieje z tą anteną. No idę. Może tu z balkonu uda mi się jakoś lepiej zobaczyć, co tam się dzieje na tej antenie. O, i wszystko jasne. Już wiem, w czym jest problem. Ej, siostra! Ptak tam usiadł na antenie. No i żeby go przegonić, to teraz muszę wejść na dach. No Paweł, szybko przegoń tego ptaka. Zaraz się zaczyna mój serial, no i nie mogę opuścić nawet minuty. No co ty, myślisz, że to jest takie łatwe? Muszę wejść po drabinie i wspiąć się tutaj na dach. No już jestem! Uciekaj, ptaku! No dalej śmigaj mi z tej anteny, bo siostra mi nie daruje i nie da spokoju. No uciekaj, uciekaj! No i załatwione. Teraz już na pewno siostra może obejrzeć ten swój serial. A ja pędzę na dół otworzyć nasz bar z kanapkami. O, dzięki wielkie, Paweł! Zejdę na dół do ciebie do baru, pomogę ci robić kanapki, tylko jak się skończy mój serial. Ej, Daniel, no gdzie są te kanapki? Przeszliśmy pół miasta, a ja naprawdę jestem głodna, a mówiłeś, że tutaj w tym barze to robią najlepsze śniadania. No spokojnie, Mija, jesteśmy na miejscu prawie, tylko obejdziemy w koło tę kamienicę i już będzie bar z kanapkami. O, szybko muszę robić kanapki, bo widzę, że zbliżają się pierwsi goście. Tempo, tempo, robię kanapki. I co, Mija? Już jesteśmy na miejscu. No, masz rację, Daniel, bo ja czuję już zapach. A poza tym widzę tą wielką kanapkę nad nami. Tak, masz rację. To jest właśnie logo tego baru. No to wchodzimy do środka i robimy zamówienie. Witamy serdecznie. Ja jestem Mija i wraz z moim kolegą chcielibyśmy zamówić dwie duże kanapki. No, nie ma sprawy. Jesteście dzisiaj pierwszymi gośćmi. Tylko powiedzcie, z czym mają być te kanapki zrobione? Ja poproszę z sałatą i z szynką. A ja poproszę z kurczakiem, serem, majonezem albo jakimś ostrym sosem. No i dużo sałaty. Już się robią kanapki. Będą zrobione za jakieś 3 minutki. A Wam, moi drodzy, proponuję usiąść przed kamienicą, tam są ławeczki, a ja zaraz przez okienko podam Wam Wasze kanapki. O, wiesz, Daniel, niby jesteśmy w mieście, a tutaj jest takie miłe miejsce, można sobie usiąść i zaraz zjemy pyszną kanapkę. Kanapki zrobione, halo, halo, zamówienie już jest, można odbierać. Daniel, spójrz tylko, ale te kanapki są ogromne, naprawdę, miałeś rację, to są największe kanapki w mieście. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego w ten dzień, no i niech kanapki Wam smakują. Wiesz co, Mija, nie dość, że te kanapki są największe, to są też i najpyszniejsze. No, ja to nie mogę już kończyć jeść. Naprawdę pyszne, tylko chyba przesadziłem z tym ostrym sosem. Ej, a dobrze się czujesz? Pewnie masz za ostro w buzi, co? No, to chyba musimy iść do sklepu po jakiś napój. A ja Ci powiem szczerze, że najadłam się na cały dzień.